Siemanko, ludziska, z tej strony Metsu, witam was w czwartym odcinku z kariery Marcinem Bułką w EA Sports FC 24. Zaczynamy kolejny odcinek naszej przygody. Czeka nas kolejne 6 spotkań i czas przetestować kolejny poziom trudności. W tym przypadku będzie to poziom Ultimate. Włączony tryb rywalizacji, potem spróbujemy pewnie bez niego. Jeśli chodzi o nas, zaczynamy od meczu z Ren jako lider tabeli, więc to na pewno napawa optymizmem. Jesteśmy zdecydowanym faworytem, abyśmy to pokazali na boisku, a poziom Ultimate sprawił mnóstwo frajdy z gry. I nasza drużyna atakuje od samego początku, o to właśnie chodzi, akcja skrzydłem. Zagranie do środka. Dośrodkowanie i bramka na 1-0, tak jest. Szybkie otwarcie tego spotkania. Nicea prowadzi 1-0. Ale nasi rywale starają się szybko odpowiedzieć. Jak widzimy, zespołowa akcja i Bułka staje na wysokości zadania. Oby takich strzałów było więcej. Kolejna szansa, żeby pokazać swoje umiejętności. Dogranie i gol. Niestety gol. A i to jest właśnie tryb rywalizacji. Blas do pustej bramki nie miał prawa się pomylić. No i zmiana. Ej, brutalność pozycji bramkarza. Wpuszczasz w tej grze bramkę. No i trener dokonuje zmiany. A my ani nie zachowaliśmy czystego kąta, ani nie odnieśliśmy zwycięstwa. Czyli taki dla nas bardzo smutny mecz. W sumie gorszego no nie można mieć. Możemy wykonać tylko 2 podstawowe treningi, a jak dla nas to jest zdecydowanie za mało. No to jest właśnie problem w tym trybie rywalizacji, że czasem jak piłkarz ma szansę oddać strzał, no to wysunie na pustą bramkę, no a wiecie. Na pozycji bramkarza po jednej wpuszczonej bramce ocena niestety leci w dół na łeb, na szyję. No i czasem tego brakuje w tej karierze bramkarzom, żeby piłkarze bardziej fokusowali się na strzały niż na to, żeby jakkolwiek wysuwać na pustą. Kolejne powołanie do reprezentacji. Mecze z Meksykiem i Chorwacją. Kolejne towarzyskie spotkania, w których miejmy nadzieję, że dobrze się zaprezentujemy. Teraz czeka nas mecz z Montpellier. Przed tym wykonamy tylko 2 treningi, no bo więcej nie możemy. Gramy w podstawowym składzie. Oby było jeszcze ciekawiej niż w pierwszym meczu, bo tam no jedna fajna interwencja. No i jeden strzał nie do obrony, 1-0. Thuram, ależ pięknie to uderzył. Piłka od słupka wpada do bramki. I Nicea szybko wychodzi na prowadzenie. I staramy się podwyższyć ten wynik. Akcja skrzydłem. Zagranie do Samson. Jeszcze Boga. Laborde ładnie zostawił piłkę. Strzał. I Lecomte spokojnie to łapie. I kończy się pierwsza połowa. No i to spotkanie. No delikatnie mówiąc, było dla bramkarza naszego tutaj nudne jak flaki z olejem. 0 strzałów naszych rywali. Praktycznie. No jakiś tam był, chociaż ja go nie widziałem. Może gdzieś tam strzelili w 8 piętro. Z połowy boiska. No powiedzmy tak. Na razie poziom Ultimate, poza tym jednym strzałem, no nic wielkiego nie zmienia, więc jeśli tak dalej pójdzie, to będę musiał kombinować dalej, ale najważniejsze, że jesteśmy liderem tabeli. Paris Saint-Germain, Strasbourg czy Monaco za naszymi plecami. Teraz dzięki temu, że wygraliśmy i mieliśmy czyste konto, możemy zdecydowanie więcej treningu wykonać. Rośnie overall do 78. Z Meksykiem pojawiamy się w 63 minucie w miejsce Kamila Grabary. Obyśmy wykorzystali swoją szansę. Trener nam zaufał i odpłaćmy mu dobrą grą. Żurkowski do Milika, Milik na wolne pole. Jest tutaj Świderski. Świderski Rodriguez, ależ fantastyczna interwencja jedną ręką. I mamy jeszcze rzut rożny. Centra Szymańskiego. Świderski Rodriguez kolejny raz go powstrzymuje. Puchacz ładnie zostawił piłkę. Żurkowski może podać na prawe skrzydło. Jest tutaj Tomasz Kędziora. Kędziora, dośrodkowanie. I bramka po rękach Rodrígueza. Szymański wpycha piłkę do siatki. I Polska prowadzi w tym momencie 2-0 z grającym w dziesiątkę Meksykiem. Frankowski napędza akcję. Centra. Milik 3-0, ależ to uderzył Rodríguez bez szans na interwencję. Polska zdecydowanie lepsza od drużyny z Ameryki Północnej. Vega do środka. Chavez. Vela. Vela do lewej nogi jeszcze. Chavez zablokowany przez Kiwiora. Dobra interwencja obrońcy Arsenalu. Jimenez na wolne pole, Vela, aj pod ręką niestety tutaj interweniującego Bułki. Już praktycznie napastnik Meksyku się przewracał, ale w ostateczności zdobył bramkę. No tarcie łez. No i jeszcze mamy rzut rożny, ostatnia akcja tego spotkania. Dośrodkowanie Wegi, ale Bułka króluje w przestworzach i ta piłka jest jego własnością. Spotkanie się kończy zwycięstwem Polski 3-1. Mamy triumf, to jest ważne. Czy pokazaliśmy się z dobrej strony? No,
Nie za bardzo. Ta jedna interwencja, no, gdzie straciliśmy gola, taka niestety, co by nie mówić, pokraczna. Powinniśmy interweniować zdecydowanie lepiej. Chociaż udało się wyłapać dośrodkowanie. No bo tak, jak wam mówię, tutaj w tej w EA Sports FC, niestety jak stracicie bramkę, no to wasza ocena straszliwie spada, jest to no niewspółmierne tak naprawdę do tego, co się stało, no ale nic z tym nie zrobimy. Z Chorwacją wchodzimy przy wyniku 0-0, wyłączyłem tryb rywalizacji, czy będzie ciekawiej, za moment się przekonamy. Kamil Grabara w pierwszym składzie, my jako zmiennik i Polska stara się atakować. Kownacki do Kuna, Kun przedziera się tutaj lewą stroną, uderza i Liwakowicz niestety z łatwością łapie to uderzenie. Kolejna akcja Polaków. Czy nastąpi dośrodkowanie? Podanie po ziemi. Kownacki. Zablokowany. Pusta bramka. Żurkowski. Kun niestety już. Liwakowicz zdołał wrócić na posterunek. Dogranie do boku. Frankowski na pole karne. Żurkowski przepchnął Świderski na 1-0. Po krótkim rogu pokonuje Liwakowicza. 88 minuta spotkania. Polska wychodzi na prowadzenie. Obyśmy to utrzymali do końca. Dobrze poszalić. Czeka. Czekasz, ktoś wyjdzie na pozycję. Paszalić holuje piłkę. Orsić. Jeszcze do skrzydła. Barisić. Paszalić. Dobre zagranie. Orsić. Ostatnia akcja tego spotkania. Kowacić. Wyczekuje. Znalazł Orsicia. Orsić na wolne pole. Liwaja niestety z bramką. Gol wyrównujący. Ostatnia akcja tego meczu. No co by nie mówić. Nasza forma jest daleko od ideału. No i remis. Niestety remis z Chorwacją. Ocena 4-0. Ale nie, no to jest na serio brutalne. Wpuszczasz bramkę i twoja ocena leci w dół na łeb, na szyję. To tak jakby napastnik przestrzelił jedną setkę i ocena mu spadała o dwa. No wiadomo, że na pozycji bramkarza to są niestety ekstrema najczęściej. Czyli jak wpuszczasz bramkę, to twoja ocena spada o kilka stopni, a jak jesteś napastnikiem i byś 5 setek zmarnował, ale jedną bramkę strzelił, to i tak twoja ocena byłaby przyzwoita. Niestety bramkarz najczęściej jest jak saper. Myli się tylko raz. A my zaczynamy spotkanie z Toulouse. Gaetan Laborde. Samson wyczekuje moment, podaje bardzo dobrze w tempo do Bogi. Boga do prawej nogi. Laborde, ależ bramka, 1-0 dla Nicei. Bramkarz wyciągnął się jak struna, ale był tylko biernym obserwatorem wydarzeń. Suazo, do środka, Dalinga. Jest tutaj Sierro. Sierro na wolne pole, no powiem wam, tą piłkę zobaczyłem pierwszy raz, jak była w siatce. Potężne uderzenie Dalingi. Laborde, Bonani, Laborde, jeszcze Samson się przedał, strzelaj gol! Restes pokonany. No nie spodziewałem się, że z tego zdobędziemy bramkę, a jednak się udało. No i wygrywamy to spotkanie 2-1. Ale powiem wam, poziom Ultimate chyba nie będzie dla mnie, bo po pierwsze jest i tak mało interwencji, a po drugie te strzały są czasem tak mocne, że tą piłkę pierwszy raz widzisz w bramce i nawet nie wiesz, jakim cudem ona tam wpadła. Muszę się zastanowić nad tym poziomem trudności zdecydowanie w następnym materiale. Nie wiem, czy przypadkiem nie przetestuję sobie moich ustawień w karierze bramkarza, tych, które testowałem jeszcze w dawnych czasach FIFA-ch, bo to może będzie jakieś rozwiązanie, żeby na przykład połączyć klasę światową, te ustawienia i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Patrząc na ilość interwencji w obecnej edycji gry, to w sumie nie mam nic do stracenia, bo tych interwencji jest za mało, żeby się dobrze bawić i trzeba coś z tym zdecydowanie zrobić. Laborde zagrywa do środka, Thuram. Thuram zablokowany, jeszcze Rosario, jest Samson, Bonani, Semedo, zespołowa akcja 1-0, Deschamps pokonany, dobre uderzenie z pola karnego i Nelson Semedo zdobywa bramkę. Samson, Boga, Laborde, technicznie zablokowany, jeszcze Thuram, Deschamps, ależ pięknie to obronił i będzie tylko rzut rożny. Laborde na wolne pole, jest tutaj Jeremy Boga, zostawia piłkę, zagrywa do środka, Samson. Jeszcze Rosario, Samson, Laborde, strzela i bramka na 2-0, tak jest, 75. minuta. Nantes już raczej nie odrobi tych strat, Nicea prowadzi 2-0. No i koniec tego spotkania. Nudne dla bułki jak flaki z olejem. Nicea nie wykreował, Nantes nie wykreowało sobie żadnej sytuacji, która mogłaby nam zagrażać. Znowu jest tam jakiś strzał, ale widzieli go chyba tylko statystycy, bo ja sobie żadnego nie przypominam. Jeśli chodzi o poziom Ultimate, to nie dość, że jest mało interwencji, to jak już są te strzały, to tak mocne, że praktycznie niekiedy interwencja jest niemożliwa. Więc w następnym odcinku, tak jak się zastanawiałem, wypróbuję moje ustawienia, bo to może być jedyny ratunek dla tej serii. 2 punkty przewagi nad Paris Saint-Germain, dużo większa przewaga nad Lille. Gdy popatrzymy na samo dno ligowej stawki, to zobaczymy tam Clermont Foot, zaledwie 5 punktów na koncie, dobrze, że Wieteska uciekł. Ben Yedder, jak widzimy, najlepszym strzelcem, 9 bramek. Bardzo dobry wynik tutaj Francuza Bonani z Nicei, 6 asyst. No i półka, 10 czystych kąt.
chociaż w wielu przypadkach bez naszego udziału po prostu rywale nie uderzali. W następnym materiale czeka nas kolejne 6 spotkań, też w sumie zimowe okienko transferowe, ale nie zamierzam zmieniać pracodawcy, chcę tutaj zagrać cały sezon. No powiedzmy tak, przy tych 6 meczach na odcinek w miarę szybko ten sezon zleci. Ja też chcę zagrać cały sezon w Nicei, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i zobaczyć, jak ten system transferów zadziała po zakończeniu sezonu. Mam nadzieję, że dobrze. A jak to wszystko się potoczy w następnym odcinku? Czy zastosowanie moich dawnych ustawień coś pomoże? Bo myślę, że połączę je z klasą światową, bo tak mniej więcej powinny się dobrze sprawdzać. No ale czy to będzie dobre połączenie? To przekonamy się w następnym odcinku. Ale w tym momencie mogę powiedzieć, że już chyba gorzej być nie może, jeśli chodzi o ilość interwencji. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!